Do dramatycznych wydarzeń doszło 14 lipca w miejscowości Strzyżew, Kolonia. Od uderzenia pioruna zapalił się budynek mieszkalny. Czteroosobowa rodzina została bez dachu nad głową. Mimo akcji wielu zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych, ognia w porę nie udało się opanować. Dach pokryty strzechą został całkowicie zniszczony, a wszystkie pomieszczenia, meble i wyposażenie zalane i nadpalone. Anna i Tomasz Stępniowie, ich 4-letnia córeczka Basia i 1,5-roczny synek Heniu zostali bez dachu nad głową. W swoim wymarzonym domu mieszkali zaledwie 3 lata, cały czas go wykańczając. Niestety pożar zniszczył dorobek ich życia. W ten tragiczny wieczór nad Strzeżewem przechodziła burza. Jak wspomina pani Anna, mąż w tym krytycznym momencie był w łazience, gdy w budynek uderzył piorun. Mąż zamykał okno i przeszedł przez niego jego ciało, delikatnie co prawda, ale odczuł to. On mówi, że był tak wystraszony, odwrócił się tylko do mnie, mówi, że piorun kopnął, mówi, że przez niego przeszło, nie? Wybiegł z domu zobaczyć, co się stało w ogóle, bo mówi, że uderzył w dom. Z domu zaczęło grać wszystko, jakaś melodyka mi zaczęła grać, nawet nie wiem skąd, to trzeba jakaś melodia grać. Nie wiedziałam, czy mam syna wyciągnąć z wanny, czy nie. No ale wzięłam go tak z góry tylko, żeby nie dotykać wody, wyciągłam go, ubrałam go w piżamę, ubrałam go do łóżeczka i chciałam iść zobaczyć, a w tym czasie już zadzwoniła do mnie naprzeciwka mama, która już widziała i powiedziała mi tylko, że mam wziąć dzieci i uciekać, bo dom się pali. Chwilę później z pomocą przyszli sąsiedzi, którzy pomogli wynosić rodzinie z domu wszystko, co tylko się dało. Wróciłam, weszłam do tego domu, mówię, co ja mam wziąć? No co ja sama jedna mogę wziąć z tego domu? Wzięłam paszporty, bo mieliśmy świeżo zrobione w jakiś dokument. Takie dokumenty pierwszej, takiej, co mi miałam pod ręką i torbę rzeczy dzieci takie i poszłam do mamy. Mówię, mama, usiadłam, zaczęłam płakać, mówię, co ja mam zrobić? Co ja mogę wyciągnąć? Straty są ogromne. Tak, no widząc z tyłu, no cały dach jest spalony. Wszystkie mury zalane, no podłogi, ogólnie tutaj strażaki też nam mówili, no, że to raczej wszystko będzie do skucia. Elektryka nowa, bo uderzył piorun, wiadomo, jest przegrzana. No także no wszystko jest, praktycznie gołe mury musiałyby tylko zostać. Bardzo to czuć, wszystkie, no przeszły po prostu, mury przeszły tym zapachem tej spalenizny, nie? Rodzina została bez dachu nad głową. Tymczasowe schronienie znalazła u swoich najbliższych. W internecie na stronie zrzutka.pl ruszyła już zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych. Potrzeba 300 tysięcy złotych. To jednak kropla w morzu potrzeb. Małżeństwo zdaje sobie sprawę, że przy wysokich obecnie cenach materiałów budowlanych i robocizny nie uda im się odbudować domu. Swoich oszczędności nie mają, bo każdą wolną złotówkę przeznaczali na dokończenie budowy. Wciąż też nie ma oficjalnej informacji ze strony inspektora nadzoru budowlanego, czy dom można odbudować, czy też konieczna jest jego rozbiórka. Swoją pomoc zaoferował Urząd Gminy w Sieroszewicach. Na miejscu była już komisja, która oszacowała straty. Rodzinie zostanie wypłacony zasiłek. Dom ten powstał niedawno, w związku z tym straty są naprawdę ogromne. Będzie na to miejsce też będzie wzywany inspektor nadzoru budowlanego, który oceni wysokość strat. Urzędnicy przygotowują również wniosek do wojewody o wsparcie finansowe dla pogorzelców.